Siema, siema, Gothic 2, przebudzenie. Jesteśmy już tutaj blisko Diego. Idziemy po kolejny kamień. Statystyki w tym momencie prezentują się tak. Nie rozdałem tych punktów jeszcze. Trzymam je na razie. Zastanowię się, na co to wydać i dopiero będę podejmował decyzję, co zrobić. No w sumie zobaczymy też w ciągu gierki, jak to wszystko się rozłoży. Być może kradzież kieszonkowa, może skradanko. Zobaczymy, może mana. Na spokojnie, jest czas, pogadajmy z Diego. Hej! Myślałem, że już nie żyjesz. Parę razy też mi się tak wydawało. Wiele się wydarzyło od naszego ostatniego spotkania. Słyszałem, że miałeś swój wkład w wielkie przywołanie. Widzę, że jesteś świetnie poinformowany. Lepiej niż myślisz. Teraz szukasz kamienia ogniskującego? Tak, powinien być gdzieś w pobliżu. Wiem, gdzie go można znaleźć. Jest tylko jeden problem. Rozumiem. Czego chcesz? Widzę, że szybko się uczysz, ale nie o to mi chodziło. Nie? Więc cóż to za problem? O, to całe 3 tony problemów. Chodźmy, za chwilę sam zobaczysz. No to zobaczmy, bo chociaż tak już wiemy, że chodzi o trolla. Jeżeli ktoś nie oglądał, no to spoiler. Po lewej stronie tego kanionu znajdziesz wejście do jaskini, która prowadzi do kamienia. Wszystko jasne. Jednak najpierw musimy się jakoś pozbyć tamtego bydlaka. Spróbuj znaleźć jakiś jego słaby punkt albo inny sposób na pokonanie tego trolla. Ściągnę na siebie jego uwagę. Okej, Diego, bohater. Tu już goblinów nie ma, chociaż tyle łatwiej. Zobaczmy, czy korzenie zadziałają. Nie, korzenie nie działają. Teraz spróbuję go spalić. No, ściągnął do niego swoją uwagę. Dobra, bo dalej się stawia do niego. Śmieszna ta walka. Pokręcił się, pokręcił. I jest nasz. To było niesamowite. Niezły jesteś. Teraz możesz iść po kamień ogniskujący. Ja dopilnuję, żebyśmy nie mieli już więcej niemiłych niespodzianek. Jako guru tunowy. Trzeba być silnym. I dobrym. Kołowrót chyba się zaciął. Czekaj, może uda mi się go naprawić. No, to teraz powinno działać. No i gobliny. Sporo ich nawet zapiszę. Dobra, rozwalam. Idź po kamień. Zaczekam na ciebie tutaj. O! Leci już. Zainteresowany. Dobra, pójdę normalnie, nie będę tej telekinezy używał. Także trochę fail. Wcześniej, no ale... Trochę HP straciłem, trudno. Jest i kamień. Pięknie. Widzę, że znalazłeś kamień! Świetnie! Chyba powinienem znowu zajrzeć do starego obozu. Powodzenia! Nie daj się zabić. Jeszcze się zobaczymy. Jeszcze brzuchomówcą zostałem przy okazji. Trzymaj się. Nie rusza ustami. Od razu hej, ty! Będą возможно. Что с тобой? Wyglądasz na bystrzaka, tak się składa, że mam pewną niedokończoną sprawę. Wujesz jakieś robocie dla mnie, pytasz więcej. Lark, jeden z kopaczy z tego obozu, zaszedł mi za skórę. Chciałbym samemu ukręcić mu kark, ale mam na pięku z ludźmi Gomezu. I ty chcesz, żeby je? A ty chcesz, abym go? Tak. Zabij go. Potrzebuję więcej informacji. Sam widzisz, Lark mnie zdradził, więc żeby ratować swoje życie, musiałem uciec ze starego obozu. Poza tym ludzie Gomeza nie są głupi, a przynajmniej nie wszyscy, więc nie będziesz mógł go zabić od tak. Tylko problemy z wyprudzą przez jakiegoś głupiego kopacza. Jestem pewien, że coś wykombinujesz. W porządku. Zajmiemy się tym. Mam nadzieję, że nie myliłem się co do ciebie. Hej, ty! Kto? Ja? To mój rejon.
To mój teren, tutaj się mieszkańcy płacą mi za ochronę. Postaraj się bez głupych. Dobrze, zobaczę co się da. A pogadajmy z Larkiem. Co słychać? Nawet nie pytaj. Najpierw jakiś bezczelny złodziej okradł mój dom. Następnie w nocy wyciągnięto mnie z łóżka do torusa i zaczęto przesłuchiwać. I nawet to nie koniec historii. To się już nie powtórzy. Może, ale kogo to obchodzi? Teraz obserwujemy cały czas i jeden ze strażników. Nie, nic nie jest w porządku. Może mogę ci jakoś pomóc? Może mogę ci jakoś pomóc? Chyba tak, pogadaj z tym strażnikiem i dowiedz się czego ode mnie chce. Czego sam go nie spytasz? Ależ chciałem. Jednak gdy na niego spojrzałem, to myślałem, że mi serce stanie w miejscu. Od tego czasu nigdy nie zamykam oczu. Piję jak orki, tylko dlatego jeszcze żyję. Dobra, zobaczę co da się zrobić. Hej, ty! Kopacz Lark podejrzewa, że go szpiegujesz. Jeśli wybiłbyś tyle, co ten pajac, to też by ci tak wydawało. Po prostu dbałem swoją robotę, pilnuję okolicy. Wlecę, że zdać mi ochronę tego terenu. Rozumiem. To właśnie robię. Rozmawiałem ze strażnikiem i co powiedział, to czy zlecił mu, by obserwował teren. Wykonuję tylko rozkazy. Umówiłem się, że strażnicy. Cóż, nie ma tu już znaczenia. Możemy coś mocnego do picia? Ostatnie wydarzenia spowodowały, że większość moich zapasów ubyła. Przyniosłem coś do picia. Dam mu ryżówkę. Proszę, może to ci pomoże. Okropny napój. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. To nie mój problem. Ale skuteczny. Okej, pogadajmy z Larkiem. Przyniosłem ci coś do picia. Tyle mi na noc wystarczy. Zaoferuj truciznę. Nie mój problem. W zasadzie byśmy się go zbyli. Proszę, może to ci pomoże. Dobre wino? Udało ci się zrobić coś takiego w tej przeklętej kolonii? Dzięki ci, kolego. Słyszałeś ostatnie wieści? Nie, a co się stało? Ten szalony kopacz zginął w zeszłej nocy. Lark? Tak, otruł jakiś śmieć. Skąd on to ubrał? Okropnie. Nie ma co ukrywać, wlecz się nieźle wkurzony. Hej, ty! Jesteśmy rączki. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy od te... I weźmiemy tą kradzież kieszonkową. Chciałbym zostać zręcznym kieszonkowcem. Chciałbyś odciążyć parę osób z ich dobytku, co? No dobra. Pokażę ci, na czym powinieneś się skoncentrować, ale szanse, że zostaniesz złapany, będą nadal znaczne. Tylko prawdziwy mistrz potrafi ukraść coś, pozostając całkowicie niezauważonym. Ale musisz pamiętać, że nawet mistrzowie złodziejscy od czasu do czasu zostają złapani. Tak, ja na pewno będę mistrzem złodziejskim z 10 czy z 15? Z 10 punktami zręczności. Chyba gadamy z Sargonem. Co do Larka. Tak. Nie żyje. On mord. Czy zbić? Okej, dobra robota mody. Czyliśmy ich. Okej, dobra, wzięliśmy kasę. Jarę chciał z wami porozmawiać. Dziękuję. Sam nam to lepiej wytłumacz. Okej, ja sobie tu zapiszę, wczytam i będę mu dawał wszystkie trunki. Zobaczę co się wydarzy, czy on coś powie. Dobra, próbowałem go upijać. Tego gościa, ale to nic nie dało. Także myślę, że to, że daliśmy mu truciznę, to było dobre rozwiązanie. Sargon powiedział, że chce ze mną rozmawiać. Racja. Pomogłeś jednemu z nas, to znaczy, że pomogłeś nam wszystkim. Weź ten łuk, niech ci służy. Trzymaj się. Okej. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. No nic więcej. Hej, ty! Nie przydumał niczego lepszego. Ja przyniósł необходимые ingredienty. Przyniosłem składniki, które potrzebowałeś. Świetnie, świetnie. Wreszcie mogę kontynuować moje badania. Co dokładnie badasz? Dobra, specjalnie strzały dla ludzi Humira. Okej. Понимаю. Na ludzi Gomeza oczywiście. Ogniste strzały, magiczne strzały. No to nic dla nas. Ale zadanie wykonaliśmy. No tak wpadłem tutaj w sumie przypadkowo. Hej, ty! A ciebie zdzieś mnogi wiele osób podobnie pomyślą mi ludzie, dlatego chcieli złożyć propozycję. Słucham. Zapraszam cię na służbę u króla. My wtedy zmuszamy do ukrywania się z wami? Nie bardzo, należy do burzuboractwa, prawda? Powiedzmy. I co z tego? Naprawdę potrzebujemy tam naszego człowieka. Będziesz dla nas potajemnie pracował, za co otrzymasz hojną nagrodę. Co ty na to? Brzmi nieźle.
Хорошо. Для начала вот только не надо показывать. Только не показывайся в ней людям Гомеза, в последнем разе będzie się problem. No, dlaczego by się nie przyłączyć? Jak to jest tak poboczna gildia, tak jak powiedzmy przemytnicy są, a bractwo jest w takim stanie, w jakim jest. A, tak słabe to. No ale może teraz odblokujemy jakieś tutaj rozmowy z nimi. Może te miecze z magicznej rudy będziemy mogli teraz tłuc. No i czym ten... A, gdybym miał młotek. Nie ma młotka, nie ma nauki. Gdzie jest młotek? Gdzie on ten młotek ma, kurde? Młot Tila. Sprawdzę zaraz. No dobra, wygląda na to, że przed nami determinacja numer 2. Zbudź się! Hej, co tu robisz? Przybywam z polecenia magów wody. Szukam magicznych artefaktów, zwanych kamieniami ogniskującymi. Szukasz kamieni ogniskujących, tak? Odważny jesteś. Saturas i pozostali magowie z nowego obozu zamierzają wykorzystać ich moc, by wysadzić w powietrze barierę i zwrócić nam wolność. Jak zobaczę, to uwierzę. Tu się zgadzamy, ale powiedz, czemu ty tu przyszedłeś? Zastanawiam się, czy warto zaryzykować wyprawę do Kurskiej Fortecy. Wiesz, jest tam pewien dokument, który chciałbym odzyskać, ale taka wyprawa może się okazać bardzo niebezpieczna. Jak ci się udało przejść przez tę żywą górę? Pobierałem nauki u najlepszych guru. Ich magia potrafi być bardzo przydatna. Ten dokument, którego szukasz, co to jest? Wiele lat temu władca tych ziem rezydował w Górskiej Fortecy, skąd kontrolował kopalnie i okoliczne tereny. Jak wszyscy możni, posiadał w swoich zbiorach dokument, który poświadczał jego prawo do tych ziem. Zamierzam odnaleźć to pismo. Przecież tak długo, jak będziemy uwięzieni wewnątrz bariery, ten dokument nie będzie warty złamanego grosza. Wiem, ale prędzej czy później magowie zdołają przerwać barierę. Wtedy ten kawałek papieru zapewni mi dostatnie życie na długie lata. Moglibyśmy wspólnie rozejrzeć się po fortecy. Niezły pomysł. Prowadź. Pójdę za tobą. Dobra, zanim pójdzie za mną... Zbudź się! To... Jestem ranny. Możesz mi pomóc? Weź ten napój uzdrawiający. No, dzięki. Chodźmy. To było spoko, ale... Zajmiemy się potężną górą przed nami do ubicia. No dobra, w drogę chodźmy. On go rozwali, bo mam młot. Właśnie. Żaden problem dla niego. Ja tutaj byłem już wcześniej. Patrz, chyba miałeś rację co do tego kamienia ogniskującego. Racja, to rzeczywiście wygląda na punkt ogniskujący. Ale niełatwo go będzie dosięgnąć. Okej, widzę, że się harpie odrodziły. Dobra. To trzeba będzie wejść i skoczyć, albo użyć magii. No, ale my nie będziemy używać magii. Posłanie gór. Dobra, ja pamiętam o tym, że tutaj są szkielety za ścianą. Strasznie mnie tutaj zlał ten szkielet. Lester już na górze. Ojej. Lata tu na dole jakaś wściekła. Osa. Lester jest tutaj. Się stargetował na jakąś... O kurde. Dementor. Ale taka kuleczka im bijesz. To jest coś pięknego. No tutaj coś musi być. Jest za grubo, że tak powiem. Chyba, że... nie wiem. Tak miało być, ale... No nie wydaje mi się. No, pogadajmy ze Sterem. Hej, ty! Coś zbudź się! Coś możemy... Znalazłeś coś? Tamta skrzynia jest zamknięta. Może uda się nam gdzieś znaleźć klucz. Znalazłeś już ten dokument? Nie, jeszcze nie. Zaglądałeś już do biblioteki?
Tak, dwa sności jest. Więc jednak mamy dokument teraz. Znaczy, no teraz będziemy mieć. Przeczytajmy go sobie, bo chociaż wam otworzę. Zbudź się! Znalazłem dokument. Dobra robota. Przyjmij te zwoje magiczne jako wyraz mojej wdzięczności. Przy ich pomocy uda ci się dotrzeć do kamienia. Zaczekam na ciebie przy platformie. Niech czeka na mnie przy platformie, a ja tutaj mam przeciwnika. Dementor. No on ładuje, trzeba go szybko tutaj. Dobra, nie zdążył. Nic nie dropi. Dobra, ale ty jesteś grubszego niż jakiś dementor. Pan cienia nas raszuje. Mięciutko. Jesteśmy zbyt mocni. Korzeń jest zbyt mocny. Ciekawe, co jest za drzwiami. Oto jest pytanie. Nigdy tego nie otworzę. Nie mogę tego otworzyć. Dobra, idziemy na górę. Miecz zwycięstwa. Dobra, idę po kamień obliskujący. Ps. No jesteśmy. Zwoje zostają z nami. Teraz obaj mamy to, po co przyszliśmy. Chciałbym tu jeszcze trochę zostać, poczytać stare księgi. Do następnego spotkania. No i do następnego spotkania. W takim razie my do następnego odcinka kończymy ze, z takimi statystykami, proszę bardzo. No i co? I w następnym pójdziemy oddać kamienie. A co dalej? Zobaczymy. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia. Hej.